Cześć moi drodzy, witam was na moim kanale. Dzisiaj można powiedzieć taki trochę dosyć niespodziewany przeze mnie odcinek. Dlatego, że wyszła taka trochę awaryjna sytuacja. Dlatego, że musiałem na szybko zrobić akwarium 300 litrów na kwarantannę dla ryb, które do mnie też można powiedzieć awaryjnie przyjechały. No po prostu dostałem informację, że no, trzeba jednak zabrać część ryb. Dlatego, że, a może już nie będę wnikał dlaczego, po prostu no właściciel nie mógł ich na razie mieć. Także no zgodziłem się tutaj przyjąć do siebie. Ogarnąłem 300 litrów, tak na szybko. No, z racji tego, że to ma być zbiornik kwarantanna, dałem bardzo cieniutką warstwę dosłownie żwiru. Nie ma go wcale tutaj dużo. Na dobrą sprawę nie powinno go tutaj w ogóle być, ale z racji tego, że będą ryby, które no jednak lubią sobie trochę w tym piachu pogrzebać, także cokolwiek im tutaj wrzuciłem. No i dobra, teraz to są za ryby. Od razu wam mówię, nie zwracajcie uwagi na syf, dlatego że tutaj skaczę, latam i dzisiaj trochę ogarniam sobie wszystkiego. Ale polecimy po kolei. Tu jak możecie zobaczyć, jest wrzucony cienki wężyk, który schodzi w dół. Mamy zaworki. Ja po prostu zrobiłem taką prowizoryczną kroplówkę. A głównie chodzi o to, że dzisiaj przyjechały do mnie właśnie tutaj takie rybole. Mamy dwa zbrojniki, trzy drewniaki. Na razie widzicie, że wody nie ma dużo, z racji tego, że tutaj właśnie będzie podłączana kropluwa. Oraz, moi drodzy, bardzo ładne ziemiojady. Teraz no nie oddają tego kolorku, dlatego że po pierwsze są zestresowane, a po drugie dopiero co przyjechały. Ale no, tak jak widzicie, no zapodajemy kropluwę. Po pierwsze po to, żeby wyrównać temperaturę, a po drugie, żeby no ryby przyzwyczaiły się do nowej wody. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Także tak się prezentują. Zrobimy jeszcze rzut na ziemki. Ogólnie bardzo ładne i duże ryby. No dobra, podłączamy kropluwę. Ja wam teraz pokażę, jak to będzie wyglądało. Teraz tak, ja sobie tutaj na tym rozgałęziaczu odblokuję właśnie te dwa węże, które mają pójść do tamtych ryb. Jak widzicie, to jest najzwyklejsza prowizorka, także tutaj naprawdę nie trzeba, nie wiadomo jak kombinować. Takie prostsze sposoby też się zazwyczaj sprawdzają. Zostawiamy oczywiście jeden zakręcony. Ja teraz odkręcę te dwa kolejne, które mają przepuszczać wodę. Widzimy się za chwilę, bo po prostu mi ręki zabraknie. Ok, jestem z powrotem. Musiałem trochę poprzepinać zaworki, dlatego że się okazało, że jeden jest po prostu nieszczelny. No też pamiętajcie o tym, że to nie są jednak zawory do wody, jednak do powietrza. Jednak, no ja z tym jednak właśnie moim, ale po prostu ja sobie z nich korzystam. Też robią robotę, jak widzicie na razie jest wszystko szczelne. Dopóki nie ma ciśnienia, wszystko jest jak najbardziej ok. Ok, dobra, lecimy. Ja wam pokażę teraz, jak wygląda ten cały proces tej ala kroplówki. Widzicie, woda sobie kapie i w ten sposób tak ryby zostaną co najmniej jeszcze jakieś 3 godziny, zanim trafią do zbiornika. Czyli tak jak mówiłem, puszczamy delikatnie tylko po to, żeby po pierwsze wyrównać temperaturę, bo w tej wodzie właśnie ryby przyjechały. Wyrównujemy temperaturę z akwarium, do którego one trafią, czyli do tego akwarium 300 litrów kwarantanna. I ta sama sytuacja jest, moi drodzy, u zbrojników. Widzicie, jest puszczony wężyk i ta woda sobie kapie. Tutaj delikatnie za chwilę podkręcę, żeby to sobie kapało mniej więcej tak jak tutaj. I tak ryby zostawiamy na kilka godzin, a po tym czasie trafią do tego zbiornika. No i pewnie zapytacie mnie, ale po co w ogóle tak się bawisz w te kroplówki, nie kroplówki? Przecież ryby i tak trafią do akwarium, w którym i tak tylko one tam będą siedziały, tak? Nie będzie tam innych gatunków. Moi drodzy, tylko dlatego, że pamiętajcie o tym, że ryby były po prostu na jakichś tam innych warunkach, tak? Miały inną wodę. Czekajcie, ja was na chwilę tutaj muszę puścić. Już do was wracam, moi drodzy. Musiałem poprawić wężyka. Dobra, jestem z powrotem. No, wracając do tematu. Pamiętajcie, że te ryby miały jakieś tam swoje warunki, swoje bakterie w akwarium. No i z racji tego, że no teraz trafią do zupełnie nowych warunków, tak? Do zupełnie innej wody. Trzeba po prostu wprowadzić tą świeżą wodę powoli. Żeby te ryby po pierwsze nie dostały stresu, żeby zaraz nie działy się tam jakieś choróbska związane właśnie z nagłymi zmianami.
Także widzicie. Krupluwa jest podłączona. Ryby mają święty spokój, nie zapalamy im żadnego światła, bo nie jest to w ogóle potrzebne. One mają się teraz odstresować, mają się wyrównać parametry mniej więcej podobne do tego, co będą miały teraz na stałe. No i moi drodzy, tak to wygląda. Tu woda sobie będzie teraz kapać, trochę podkręciłem, ale jak widzicie, to specjalnie idzie bardzo powoli. Także nie przeszkadzamy im, zostawiamy je. A jutro, moi drodzy, Wam pokażę, jak się prezentują w swoim nowym zbiorniku kwarantannowym. A mówię kwarantannowym, one, moi drodzy, tam zostaną na stałe prawdopodobnie w tym zbiorniku. Jednak, no dopóki występuje jakieś tam prawdopodobieństwo ewentualnego leczenia, ja tam podłoża dosypywać nie będę dawał tam żadnych nowych roślin, nie wprowadzał żadnych kryjówek. Można powiedzieć, że zbiornik będzie praktycznie pusty. I przez jakiś czas, na pewno przez kilka tygodni tak utrzymamy. Jeżeli później się okaże, że wszystko jest w porządku, jakoś to tam udekorujemy. Kurde, bardzo chciałbym Wam pokazać, jak one się prezentują pod światłem, bo naprawdę to są bardzo ładne ryby. Ziemiady są bardzo, bardzo ładnymi rybami. No i też no, swoje rosną. Też pamiętajcie o tym, że jak kupujecie sobie ziemiady, to są jednak ryby, które lubią pływać w grupie. Jeszcze wrócę do tego zbiornika kwarantanny, żeby Wam pokazać. Tak, no właśnie są to ryby, które lubią pływać w grupie. Nie kupujemy jednej sztuki, tylko tak naprawdę kilka. Ale no mówię Wam, są bardzo świetne, bardzo ładne ryby. Dzisiaj, no ja pamiętam, obiecałem Wam odcinek z przenoszeniem Caribeny wersji Color do nowego terrarium. Mieliśmy sobie robić nowy box. Zresztą tak samo chcieliście w komentarzach, nie? Ale przesuniemy ten odcineczek na jutro. Jutro po prostu pokażę Wam na szybko, w pierwszych sekundach materiału, jak się prezentują te ryby w nowym baniaczku. A potem od razu przejdziemy do robienia nowego boksa dla karibenki wersji kolor samca. Także co, moi drodzy, ja nie będę przedłużał. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli taki materiał Wam się podoba. Subskrybujcie kanał, to jest bardzo ważne. Po pierwsze dlatego, że dostaniecie powiadomienie od YouTube'a, że ja coś wrzuciłem po prostu na internety, także od razu macie powiadomienie, że coś się dzieje i możecie sobie od razu wejść. A po drugie, no każda Wasza subskrypcja czy tam łapka w górę bardzo mnie motywuje do tego, żeby no, robić coraz to kolejne materiały. No bardzo mnie to motywuje, moi drodzy, także ja się cieszę, że Was jest coraz więcej. Dzięki Wam bardzo. No i co, trzymajcie się do jutra. Trzymajcie się do jutra, moi drodzy. Widzimy się oczywiście codziennie, robimy daily. Tyle ode mnie. Bajo, moi drodzy.